Cześć, witajcie na kolejnym odcinku z serwera Rubinum.metin2.pl, a ja oczywiście jestem Siembid. Tutaj taka śmieszna, a zarazem komiczna sytuacja na BO w Dolinie Orków. Bardzo to zabawnie wygląda, ale chyba gościowi, który to zrobił, się to opłacało, bo te postacie stały tutaj jakieś 2-3 dni i napierdzielały z tego łuku. Naprawdę śmiesznie to wyglądało. Przekazuję sobie profit z mojego sklepu, a zarazem sobie tam daję jakieś kolejne przedmioty do sprzedaży. Kupuję sobie małpiszona. Wiem, że jest to najbardziej dziadowski pet, jaki możemy zdobyć, ale w sumie moje pierwsze doświadczenie z petem, więc dlaczego nie? Wypróbuję sobie małpkę. Tak. Wojownik ma 53 level, jak widzicie na załączonym obrazku. Wystawiam sobie kolejne przedmioty, by sprzedać sobie w sklepie. Jest sporo zębów orka, więc myślę, że sporo zarobię. Kolejne duchowe uderzenie przeczytane pomyślnie. Tutaj taka zabawna sytuacja, bo nie miałem kasy, żeby pójść na dolinę. Pożyczyłem sobie od gościa na wieczne oddanie. Tak to właśnie wygląda. 53 dalej, ekspię sobie szamankę w międzyczasie. Jak widać, tutaj nie udało się niestety wbić pomocy smoka na 17 punktów za pierwszym razem na M. Tak samo na wojowniku walnięcia nie udało się wbić za pierwszym razem na poziomie M. Oczywiście na 17 punktów, bo tak należy wbijać. Tutaj sprzedawanie i przekazywanie profitów dla mojego sklepu, więc ten odcinek również może być w pewnym stopniu metodą zarobku w M1 poprzez handel, ale na tym się tak nie skupiajmy, bo tutaj głównym aspektem tego filmu póki co było podekspianie szamanki, a tutaj po prostu informuję Was, w jaki sposób udaje mi się zarobić i ile. Otwieranie sobie szkatułki ucznie na poziom 50, tak to wygląda fajnie. Mental jest taką postacią, że na start gry jest jej najłatwiej poprzez silne ciało, tak samo na czarnych orkach jest przez to bardzo wytrzymała i mimo naprawdę słabego ekwipunku daje sobie dosyć dobrze radę. 54 level tutaj na załączonym obrazku, czytam sobie silne ciała i nie ukrywam, że ta postać miała być moją główną postacią, ale stwierdziłem właśnie na tym etapie gry, że będzie to postać, dzięki której moja kolejna postać będzie się o wiele lepiej rozwijać, więc dlatego stworzyłem sobie nową postać, Siembidunio. Jest to LIKAN, będzie to Likan i informuję Was, że będzie to już na 100% moja główna postać na serwerze Rubinum. To jest moja pierwsza styczność z tą postacią, nigdy nie robiłem sobie nawet pierwszego poziomu, by zobaczyć, jak to biega, chodzi, bije z umiejętności, więc też miałem problem z wydostaniem się z tej mapy, bo nigdy wcześniej na niej nie byłem. Ale po jakimś czasie to wszystko wydało mi się już znajome poprzez oglądanie jakichś filmów w przeszłości raczej i udało się stąd wydostać. Nie było to takie trudne, jak myślałem na początku. Ale to jest postać, która jako jedyna ma jakiś inny start, bo wojownik, ninja, sura, szaman normalnie startuje w M1. Tutaj ta mapa nie jest w żaden sposób trudna. Jeżeli już wiemy na 100% co mamy robić, to chcąc nie chcąc z 5 minut jednak zajdzie, żeby się stąd wydostać. Więc też Was tutaj informuję, pokazuję, jak to wygląda. Jeżeli ktoś nie grał Likanem, to serdecznie polecam. Jak ktoś nie wie, jak wydostać się z tej wyspy, dlatego też nagrałem tutaj, co trzeba zrobić. Może większość z Was wie, bo Likan na polskich serwerach jest już od kilku lat. Dla mnie to jest nowość, więc jaram się tym. No i udało się wydostać z tej wyspy początkowej Likana i respimy się w M1. Przekazuję sobie ekwipunek, który zrobiłem sobie moją postacią drugą, dokładnie shopem. Tutaj jest tarcza bojowa plus 7, którą ulepszyłem sobie kilka odcinków temu, która znajdowała się na moim niedoszłym dropie, który okazał się troszeczkę lipą. Tym dropem przez pewien czas będzie, myślę, że Likan. Jak sobie wbiję nim poziom, nie wiem, 20, 30, 35, to chwilę poświęcę na dropienie metinów z metinów w M2. Bo Likan jest taką postacią, która jest zarazem trochę bodziakiem, trochę ninją i troszeczkę tak minimalnie wpekiem, myślę, że. Ale jest to postać, którą warto w sumie zagrać. I ja nie żałuję tej decyzji. Tutaj ekspię sobie w M2 na zaprzysiężonych, żeby wbić poziom, który umożliwi mi połączenie z moim wojownikiem, który czekał już na BO z 54 poziomem. jakieś PvP w międzyczasie, jak Likan sobie leciał na autowach. Nie jest to może jakieś spektakularne PvP, ale czego wy oczekujecie na tym poziomie? Jeszcze biorąc pod uwagę, że mój przeciwnik ma poziom o wiele niższy i jest bodziakiem, co na tych przedziałach levelowych, jeżeli nie miałby jakiejś ogromnej przeszywki, to nie jest w stanie zadać mi jakichś większych obrażeń, przez to, że moja obrona jest naprawdę duża. Więc tak to wygląda. Będę sobie expił Likana, jak Likan osiągnie tam poziom wystarczający, bym mógł się z nim połączyć w grupie właśnie na czarnych orkach. Mogę wam obiecać, że kolejne materiały będą naprawdę z wielką pompą, będzie dużo przedmiotów plus 9, będzie dużo przedmiotów z bonami. Póki co purpurka nie weszła na 17 punktów, kilka razy ją resetowałem, a gdy w końcu udało się ją wbić i wbiłem punkty, które mi potem zostały w Indygo, postanowiłem, że jednak zresetuję, bo nie będę wbijał Indygo, bo ktoś mi to odradził, potem znowu stwierdziłem, że jednak będę wbijał Indygo i było lekkie zamieszanie z tymi skillami nieważne. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, bo tutaj już nie ma sensu tego komentować, bo będzie tu wbijanie poziomów w Likanie, a kolejne odcinki będą już typowo z Likana, więc myślę, że będzie was to interesowało. Będzie też kilka sposobów zarobku na takich niższych poziomach, a potem myślę, że też na wyższych. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału, nie zapominajcie o dzwoneczku, by nie przegapić filmów, które dodam na kanał Siembid, który należy oczywiście subskrybować. Pamiętajcie także o łapkach w górę oraz komentowaniu, głównie dla statystyk, a zarazem by wyrazić swoją opinię. Jeszcze raz dziękuję i co? Do kolejnego odcinka będzie się działo. Widzimy się na serwerze Rubinum. Cześć!